ataku na Ukrainę w 2014 roku i aneksji Krymu, kiedy notabene Ursula von der Leyen była jeszcze ministrem obrony Niemiec, dalej robiliście biznesy z Rosją. Sprzedawaliście Putinowi broń, budowaliście Nord Stream, Putin korumpował waszych polityków. Na liście płac Kremla są m.in. były kanclerz Niemiec, premierzy Francji, Austrii, do tego 20 milionów euro. Rosja wpłaciła na fundację premier niemieckiej Mecklenburgii. A teraz na jaw wychodzą kolejne miliardy, którymi Putin dotował wasze ulubione organizacje ekologiczne. Wiecie, że wasze wsparcie dla Putina to największa afera w Europie. Dlatego tak próbujecie to ukryć. I bronić Tuska, aby ludzie nie usłyszeli, dlaczego umarzał długi Gazpromowi. Wysyłał członków Polskiej Komisji Wyborczej na szkolenie w Moskwie. Chciał im sprzedać kluczowe polskie spółki i robił odprawy dla polskich ambasadorów, dla Ławrowa. Do tego rozdzielił wizyty do Smoleńska, a jak to się skończyło, wszyscy bardzo dobrze pamiętamy.